Byłem na spacerze na plaży i pomyślałem o poezji. Ale będąc antropologiem, często oznacza to coś starożytnego. I w tym przypadku przyszedł mi na myśl epos o Gilgameszu. Tysiące lat przed Homerem starożytna aryjska szlachta żyjąca między rzekami Tygrys i Eufrat osadzała ezoteryczną wiedzę i historię na kamiennych tablicach w formie epickiej poezji, która łączyła rzeczywiste osoby i wydarzenia z okultystyczną symboliką i astroteologią, czyli splatała historyczne fakty z symboliką i ruchem gwiazd. Liczący ponad 4000 lat poemat epicki ze starożytnej Mezopotamii, uważany za najwcześniejsze zachowane wielkie dzieło literackie i drugi najstarszy tekst religijny na świecie. Najstarszym jest starożytny egipski tekst pogrzebowy, pochodzący z późnego Starego Państwa, wryty na ścianach podziemnych i sarkofagach piramid w Sakarze. Epos o Gilgameszu składa się z 12 tablic i zaczyna się od 5 sumeryjskich poematów o potężnym królu Uruk, które znajduje się we współczesnej Skale i było kiedyś ważnym sumeryjskim i babilońskim miastem, które miało od 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, co czyniło je największym miejskim obszarem na świecie około 4 do 5 tysięcy lat temu. Babilońska wersja poematu nosiła tytuł Ten, który widział otchłań lub inny sposób tłumaczenia Ten, który widzi nieznane. A pierwsza połowa omawia króla Gilgamesza i inną postać zwaną Enkidu, która jest opisana jako prymitywny, dziki człowiek, co jako antropolog rozumiem jako coś w rodzaju Homo erectus. Bogowie stworzyli tego archaicznego hominida, by powstrzymać króla Gilgamesza przed uciskaniem mieszkańców Uruk. Enkidu pełnił więc rolę sługi i niewolnika w tym, co było jedną z najwcześniejszych cywilizacji rolniczych, a rolnictwo było bardzo pracochłonne. Na początku był to związek niewolnika i pana, ale Enkidu zostaje ucywilizowany przez rytuały seksualne z prostytutką i przez resztę eposu Enkidu jest przyjacielem Gilgamesza, choć nierównym sobie. Podczas gdy ten rytuał seksualny zawsze był bardzo obrazowy, niedawno odkryto nową tabliczkę z pismem klinowym i choć jest to tylko 16 linijek tekstu, scena seksualna jest opisana jeszcze bardziej szczegółowo, co daje zupełnie nową sekwencję wydarzeń. Epika opowiadała już o tym, jak Enkidu, prymitywny łowca-zbieracz, stał się człowiekiem poprzez uprawianie seksu z kobietą o imieniu Shamat. Przez cały tydzień, kochając się przez 6 dni i 7 nocy non-stop. Ale teraz okazuje się, że potrzeba było nie jednego, ale dwóch pełnych tygodni kochania, by Enkidu stał się naprawdę człowiekiem. Enkidu pierwotnie dorastał wśród zwierząt i jest opisywany jako dzikus lub dziki człowiek, dopóki Gilgamesz nie nakaże prostytutce Shamat uwieść go i oddzielić od jego zwierzęcych towarzyszy. Istnieją dwa sposoby, na które większość ludzi interpretuje to rytualne wydarzenie, które prowadzi do tego, że Enkidu staje się cywilizowany. Pierwszy jest taki, że kontekst prostytutki w starożytnej Mezopotamii nie był uwłaczający. To nie to samo, co w czasach współczesnych. I implikuje święty akt, gdzie poprzez rytuał obcowałoby się z bogami i boginiami, a przeprowadzony w specyficzny sposób przy użyciu tantry i przedłużonego orgazmu skutkuje aktywacją czakr, w tym tego, co niektórzy nazywają trzecim okiem i prowadzi do oświecenia. Inni widzą ten maratoński seks jako mający związek z dosłowną prokreacją, gdzie cywilizacja Enkidu dotyczy stworzenia nowej rasy genetycznej hybrydyzacji.
Ten argument jest podawany z odniesieniami do innych materiałów pomocniczych dotyczących Anunnaki, co oznacza książęce nasienie lub książęcą krew. I nawiązuje do boskiej, boskopodobnej rasy w mitologii sumeryjskiej, która tworzy rasę służebną, a według niektórych interpretacji ulepsza Homo erectus, aby stworzyć niewolniczy gatunek górników i robotników. Ta koncepcja nie jest odosobniona w Mezopotamii. Tak jak nawet w starożytnych tekstach subkontynentu indyjskiego mamy opowieści o Vanara, rasie Simeonów, która żyje w lesie, przedstawione w hinduistycznym eposie Ramayana. Słowo Vanara pochodzi od Vana, czyli las, i Nara, czyli człowiek. I chociaż słowo Vanara z biegiem lat zaczęło oznaczać małpę, a w sztuce popularnej Vanary są przedstawione jako małpy, ich dokładna tożsamość nie jest jasna. Ramayana przedstawia ich jako podobnych do ludzi w odniesieniu do ich mowy i ubioru, ale także opisuje ich jako posiadających cechy małp. Ta rasa Vanara pojawia się również w innych starożytnych tekstach, w tym w Mahabharacie. I chociaż niektórzy hinduscy uczeni uważają ją za ściśle mityczne, znaczna część z nich przyjmuje te opowieści za odzwierciedlenie dosłownej historii, wskazując na przykłady, takie jak most Ramy, 30-milowy most opisany w Ramayanie jako zbudowany przez Boga Ramę za pomocą armii małp. Dowody geologiczne sugerują, że to, co wydaje się być mostem wykonanym przez człowieka, było kiedyś formalnym połączeniem lądowym między Indiami a Sri Lanką i że był on przejezdny pieszo aż do XV wieku, kiedy to burze pogłębiły kanał. Lokalna świątynia hinduistyczna twierdzi, że most Ramy był w całości nad poziomem morza, aż do momentu, gdy w 1480 roku przerwał go cyklon. Podczas gdy ten most jest kontrowersyjny i jest mnóstwo sceptyków dyskontujących tę historię jako mit, ja przywołuję go tylko po to, aby pokazać, że idea różnych gatunków hominidów, które były hybrydyzowane i używane jako rasa robotnicza lub niewolnicza, nie jest wyłączną domeną Sumerów i są uczeni, którzy nie tylko wskazują na archeologiczne dowody na poparcie starożytnych mitów. Wielu zwraca się teraz do genetyki, by poprzeć starożytną literaturę, ponieważ nowoczesne sekwencjonowanie DNA odblokowało genomy nie tylko współczesnych ludzi, ale kilku archaicznych gatunków, takich jak Neandertalczyk, Denisowianin i innych, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane w zapisie kopalnym, które są prawdopodobnie okazami Homo erectus, które można znaleźć w DNA różnych ras współczesnych żyjących populacji ludzkich. Dr. Rangan Raimukh Kasharin, indyjski uczony, powiedział, że cytuję: jeśli czyta się oryginalną Ramayanę bez wpływu kolejnych wersji wernakularnych, które pojawiły się co najmniej kilka wieków później, Vanary, takie jak Hanuman, są określone jako zupełnie odrębny gatunek. Podobnie jak inne gatunki ludzkie, mówią płynnie i zamieszkują odrębną kulturę. Ramayana jest być może jedyną literaturą, która mówi o różnych gatunkach ludzkich, oferując wypełnienie ważnej luki w ludzkim rodowodzie i ewolucji poprzez wsparcie literackie. Co ciekawe, główny bohater Lord Rama odpowiada Sapiens, a inni Vanarowie luźno odpowiadają Homo erectus. Czy te uderzające podobieństwa to zwykły zbieg okoliczności? Czy też nie powinniśmy brać tego bardziej poważnie? Vanarowie są jedną z istotnych postaci w Ramayanie. Jak opisuje Ramayana, Vanarowie to specjalne odmiany ludzi, które wyglądają jak małpy. Ramayana nigdy nie wspomina o Vanarach jako małpach. Gatunki te dominowały w południowej części Indii i rządziły Indiami południowymi, w tym Tajlandią, Birmą, Malezją, Indonezją i tym podobne. Co oznacza słowo Vanara? Vanara to sanskryckie słowo mające dwa człony.
Vana oznacza las, a Nara oznacza człowieka. Tak więc dosłownie znaczenie ludzi, którzy żyli w lasach. Vanarowie zdecydowanie nie byli małpami, ponieważ małpa jest nazywana Vanakapi lub Kapi lub Markata w sanskrycie. Ramayana i Mahabharata są indyjską historią, a nie mitologią. Ramayana i Mahabharata są określane jako itihasis. Historia w starożytnych zapisach historycznych, a nie opowieściach. Nawet 18 Puran, co oznacza opowieść o czasach starożytnych, potwierdza szczegóły wymienione w Mahabharacie i Ramayanie. Walmiki czy mędrzec Wiasa nigdy nie powiedzieli, że piszą historię. Nie ma potrzeby, aby szczegółowo opisywać lokalizacje geograficzne, dane astronomiczne i porządki chronologiczne i tym podobne w fikcyjnych opowieściach. Starożytni Hindusi nigdy nie mieli tradycji pisania opowieści, ponieważ nigdy nie brakowało im prawdziwych bohaterów. Nie ma sprzeczności w Ramayanie i Mahabharacie. Niektórzy zachodni autorzy uznali Ramayanę za posiadającą sprzeczności, tylko dlatego, że Walmiki w jednym miejscu odniósł się do Vanarów jako małp, a w innym miejscu jako małp człowiekokształtnych. Nie zaprzecza to niczemu. W języku angielskim małpa jest terminem, który w ciągu ostatnich kilkuset lat luźno używany był do wyjaśnienia terminu Vanara. Jednakże Vanara niekoniecznie oznacza małpy. Dogłębna analiza sugeruje, że w sanskrycie Vanna oznacza las, a Nara ludzi lub człowieka, więc Vanara oznacza po prostu ludzi lasu. Vanara może być również słowem wykrzyknikowym, na przykład, czy oni też są ludźmi? Vanara. W tamtych czasach istniały różne grupy ludzi, które miały niewielkie dostrzegalne różnice w wyglądzie i budowie, a jednak były bardzo podobne do tego, co teraz rozumiemy jako normalnych ludzi. Stąd ten podniesiony wykrzyknik, tak podobny do człowieka, a jednak tak różny. W brytyjskich zapisach gazety dystryktu Bellary, który znajduje się bardzo blisko współczesnego Hampi, odnotowano, że leśne plemiona tego obszaru nazywały siebie ludźmi Vanara i używały małp jako symbolu w swoim słupie totemowym i fladze. Hampi byli znani jako Kishkindha w dawnych czasach. Również zgodnie z tekstem Ramayany, Kishkindha była ziemią Vanara, więc Hanuman i Vanara nie byli tak naprawdę małpami, ale być może plemieniem z emblematem małpy, używanym przez plemię Vanara nawet w ostatnich czasach. To właśnie to, co być może z czasem doprowadziło do tego, że zaczęto ich nazywać małpami. W eposie o Gilgameszu prostytutka Shamat wyrusza w dziką podróż, gdzie znajduje Enkidu przy wodopoju. Shamat rozbiera się i zwabia Enkidu do uprawienia seksu z nią przez 6 dni i 7 nocy, co prowadzi Enkidu tracącego część swojej surowej siły zwierzęcia, ale zyskującego wyższą inteligencję, intelekt i świadomość człowieka. Na nowej tabliczce Shamat zaprasza Enkidu do Uruk i uprawiają seks przez drugi tydzień, a następnie Shamat ponownie zaprasza Enkidu do Uruk. Większość badaczy stwierdza, że różnice między tymi dwoma epizodami odzwierciedlają różne etapy przemiany Enkidu z archaicznego, prymitywnego zwierzęcia w nowoczesnego człowieka. Za pierwszym razem, gdy Shamat zaprasza Enkidu do przybycia do Uruk, Enkidu chętnie przyjmuje jej zaproszenie, mówiąc, że przybędzie do Uruk, ale tylko po to, by rzucić wyzwanie Gilgameszowi i służyć jego władzy. Cytat: zmienię porządek rzeczy, oświadcza. Cytat: ten, który urodził się w dziczy, jest potężny, ma siłę. Chociaż Enkidu nauczył się planować i mówić jak człowiek, jego sposób myślenia jest wciąż bardzo, bardzo dziki, zwierzęcy. Ale za drugim razem, gdy Shamat zaprasza go do Uruk, po tym jak uprawiają seks przez kolejny tydzień, on widzi rzeczy inaczej. Shamat mówi, że zaprowadzi go do świątyni, domu Anu, Boga Nieba.
Zamiast zmieniać porządek rzeczy, Enkidu ma znaleźć dla siebie miejsce w społeczeństwie. Cytuję: tam, gdzie ludzie zajmują się pracą zręcznościową, ty także, jak prawdziwy człowiek, zrobisz dla siebie miejsce. Enkidu, teraz mądrzejszy po drugiej porcji cywilizacyjnego seksu, jest gotów przyjąć to zaproszenie. Cytat. Usłyszał jej słowa, zgodził się na to, co powiedziała, rada kobiety trafiła do jego serca. Akceptuje fakt, że społeczeństwo ludzkie nie polega na dominacji i sile, ale także na współpracy i umiejętnościach. Każdy człowiek jest częścią większej tkanki społecznej, w której każdy musi znaleźć swoje miejsce, a rolą Enkidu jest rola sługi. Po pierwszym tygodniu seksu, a w niektórych interpretacjach hybrydyzacji genetycznej, Enkidu lub nowa rasa, którą reprezentuje, może nabyć ludzki język wyższy niż dotychczas IQ i zdolność do refleksji, ale nadal tkwi w świecie zwierząt. Myśli tylko w kategoriach wyzwania dla rywali. Aby stać się w pełni człowiekiem, uczy się postrzegać siebie nie jako jednostkę, która musi naznaczać swoją siłę poprzez stosowanie przemocy fizycznej, ale jako istotę społeczną, która musi uczestniczyć w życiu miasta. A w przypadku niższego intelektu wiąże się to z pracą fizyczną. A w drugiej połowie eposu niepokój z powodu śmierci Enkidu powoduje, że Gilgamesz podejmuje długą i niebezpieczną podróż, by odkryć tajemnicę wiecznego życia. Nie znajduje ją do końca, ale zostaje uwieczniony w gwiazdach, gdyż gwiazdozbiór Oriona wywodzi się z mitologii sumeryjskiej, gdyż wiąże się z historią ich bohatera walczącego z bykiem nieba, reprezentowanym przez gwiazdozbiór byka. W 2003 roku niemiecka ekspedycja poinformowała o odkryciu całego miasta Uruk, w tym grobowca Gilgamesza. Jürg Fassbinder z bawarskiego Departamentu Zabytków w Monachium powiedział, cytat, nie chcę definitywnie stwierdzić, że był to grób Gilgamesza, ale wygląda on bardzo podobnie do tego opisanego w eposie. W tej historii Gilgamesz jest opisany jako pochowany pod Eufratem, a grób został odkryty w miejscu, gdzie byłby otoczony przez wody Eufratu, zanim rzeka zmieniła swój bieg. Znaleźliśmy tuż za miastem obszar na środku dawnej rzeki Eufrat, pozostałości takiej budowli, które można interpretować jako pochówek. Odczytując różnice w magnetyzmie w glebie, można zajrzeć w głąb ziemi. Różnica między cegłami błotnymi i osadami a Eufratem zapewnia bardzo szczegółową strukturę. Najbardziej zaskakujące było to, że znaleźliśmy struktury, które były już opisane w eposie Gilgamesza. Objęliśmy ponad 100 hektarów. Znaleźliśmy struktury ogrodowe i polowe opisane w eposie. I znaleźliśmy babilońskie domy. Bardzo wyraźnie widzimy kanały i niektóre struktury pokazujące, że powódź zniszczyła niektóre domy, co oznacza, że był to wysoko rozwinięty system, jak Wenecja na pustyni. Tak więc podczas gdy większość eposu o Gilgameszu była mitologią, która zawierała teologię astralną, opisującą cykliczne wzorce ciał niebieskich w niebie, może być również interpretowana jako zawierająca symboliczną wiedzę ezoteryczną, znalezioną w innych tajemnych naukach odnoszącą się do nieśmiertelności duszy. To powiedziawszy, Gilgamesz był także prawdopodobnie władcą z krwi i kości. Historyczny król Uruk podczas Holocenu. Za czasów dynastii Eanna, koło 4600 lat temu, po pierwszej dynastii Kish, jak opisuje sumeryjska lista królów. Cytat. Po tym, jak przetoczył się potop i królewskość zstąpiła z nieba, królewskość była w Kish. Potem Kish zostało pokonane i królewskość została przeniesiona do Eanna. Wygląda więc na to, że w starożytności rządząca elita genetycznie ulepszyła żyjące w lesie łowiecko-zbieracze gatunki hominidów, aby wykorzystać je w górnictwie lub jako siłę roboczą w rolnictwie.
Fakt, że wszystkie współczesne rasy ludzkie zawierają w różnym stopniu starożytne, archaiczne domieszki wcześniejszych gatunków hominidów, przemawia za możliwością tej hybrydyzacji udokumentowanej w mitologii. Jedna rzecz jest pewna. Przeszłość ludzkości nie polegała na linearnej ewolucji z Afryki, ale na bardziej złożonej interakcji pomiędzy zaawansowanymi i prymitywnymi rasami i kulturami, które są w stanie amnezji na temat swojej prawdziwej historii i pochodzenia. Tłumaczenie dla kanału Wolność i Anarchia Bartłomiej Talarczyk, czytał Bartłomiej Talarczyk. Serdecznie zapraszam do następnych naszych materiałów.